Dzień dobry, Andrzej Pastuszek z portalu boxing.pl. Dzisiaj kolejny odcinek mojego vloga RSC. Dzisiaj będę mówił o wadze ciężkiej. Wracam do mojego rankingu, który już dobrych kilka miesięcy temu nie był aktualniany, ale tym razem nie będzie to tylko pierwsza dziesiątka, a będzie 20 najlepszych zawodników w wadze ciężkiej. Moim zdaniem, w mojej ocenie, jeśli jest potrzeba, żeby była to 30, to następnym razem możemy jeszcze zrobić takie top 30. Wiem, że kibice boksu bardzo interesują się wagą ciężką. Ja również jestem zainteresowany tym bardziej, że waga ciężka rośnie ponownie w siłę, dlatego myślę, że regularnie będą uaktualnienia tego mojego rankingu RSC i dzisiaj właśnie zaczniemy sobie od tej drugiej dziesiątki, czyli od miejsc od 20 do 11. Nie przeciągając, zaczynam od miejsca numer 20. Tutaj miałem taki mały dylemat, czy dać na tą 20 Charlesa Martina, czy Roberta Heleniusa. Wybrałem jednak byłego mistrza IBF. Helenius bardzo dobrze wypadł, lepiej niż w ostatnich walkach w swoim pojedynku z Stepperem. Natomiast Charles Martin miał znacznie trudniejszego przeciwnika w osobie naszego Adama Kownackiego. Myślę, że w moich oczach bardziej zasłużył na miejsce Charles Martin. Pokazał, że potrafi bić się twardo, pokazał, że potrafi wytrzymać 10 rund z mocnym przeciwnikiem. O to nie podejrzewaliśmy Martina, podejrzewaliśmy raczej, że jest taki bardziej rachitycznym zawodnikiem, nieprzewidywalnym, którego nie stać na twardą, mocną bitkę. Okazało się inaczej. Nie można go jeszcze skreślać. Odbudowuje swoją karierę do sztabu trenerskiego, dokoptował Jeffa Mayweathera. Może jeszcze nie do końca to widać było w jego boksie z Kownackim. Natomiast facet jest twardy, facet myśli w ringu. Widać to było w walce z Adamem, dlatego że przeniósł płaszczyznę tego pojedynku do walki z bliska, gdzie Adam nie był tak mocny, nie był tak skuteczny i dobrał się do Polaka w końcówce. Zupełnie niespodziewanie, bo przeważnie w takich walkach to ten zawodnik wywierający presję, tak jak Kownacki, to właśnie on zaczyna z biegiem czasu, z biegiem walki coraz bardziej przytłaczać i męczyć przeciwnika. Tu było inaczej. Świetnie wytrzymał to Charles Martin. Widać, że jest potencjał jeszcze, żeby pójść w górę. Miejsce 19. Tutaj dałem dwóch zawodników, którzy już od kilku lat są nierozłączni. Finaliści Igrzysk Olimpijskich Tony Yoka i Joe Joyce. Pamiętamy, że dość kontrowersyjnie wygrał Tony Yoka, młodszy, bardziej perspektywiczny na ringach zawodowych, natomiast na razie nie rozdzielam wciąż tych zawodników. Oni obaj przynależą do grupy Ring Star, natomiast prowadzenie jednego i prowadzenie drugiego są diametralnie różne. Tony Yoka to taki francuski Anthony Joshua, oczywiście uwzględniając to, że boks jest znacznie bardziej popularny w UK, dlatego aż taką gwiazdą we Francji nie jest Tony Yoka, natomiast jego prowadzenie będzie znacznie łatwiejsze dla Richarda Sheffera i Davida Haya z grupy Ring Star niż prowadzenie Joe Joyce został przyblokowany na rynku brytyjskim przez potężnych promotorów Ediego Hearna i Franka Warrena. Zaczął bardzo mocno, bo od pojedynku z Janem Lewisonem to był w debiucie bardzo mocny przeciwnik, natomiast potem już brakowało rozpędu, brakowało tych mocnych rywali i Joe Joyce musiał przenieść swoją karierę do Stanów Zjednoczonych, gdzie już poradził sobie z Jago Kiładze i teraz będzie walczył z Joe Hanksem, chociaż były też plany na pojedynek z Geraldem Washingtonem, ale to na razie nie dojdzie do skutku. Co można powiedzieć o Tonym Yoce? Można powiedzieć, że wreszcie zaczął pokazywać boks zawodowy. Myślę, że dzięki jego byłemu trenerowi Virgilowi Hunterowi, który z powodów zdrowotnych zrezygnował z kontynuowania zawodu trenera, natomiast zdołał już troszeczkę z tego swojego boksu przelać na Tonego Yokę. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że praca nóg Joki stała się bardziej efektywna, mniej biegania dookoła ringu, więcej centrum ringu,
więcej właśnie takiej efektywnej pracy nóg, więcej przysiadania na ciosach, nie tylko boks cały czas w ruchu, ale też bardzo, bardzo solidne uderzenia, co widzieliśmy już z Dave'em Allenem. To zdecydowanie najlepsza walka Tonego Joki. Szkoda, że nie będzie współpracował z Virgilem Hunterem, natomiast potencjał w 26-latkach jest duży. Tak jak mówiłem, perspektywy znacznie lepsze niż przed Joe Joyce'em, który ma tego czasu znacznie mniej, dlatego że Joyce to 33-latek. Tutaj właściwie będzie robota sapera. Każda pomyłka może kosztować już go karierę. Jeśli dopcha się do tytułu, do szansy mistrzowskiej, prawdopodobnie będzie to jednorazowe, natomiast nie będzie łatwo. Joe Joyce to bokser ciekawy, dysponujący innymi atutami niż większość czołówki, atletyczny, ale przy tym bardzo, bardzo dobra kondycja. Facet potrafi wywierać presję przez wiele rund, to mówią wszyscy jego sparring partnerzy. Jest twardy, odporny, prze naprzód, wyrzuca dużo ciosów, ma niezły jab. Naprawdę bardzo ciekawy zawodnik ofensywny, tylko tak jak wspomniałem, nie ma już wiele czasu w boksie. I niestety też, jeśli chodzi o atletyzm, jeśli chodzi tutaj o szybkość, to zarówno jeśli chodzi o poruszanie, jak i te nie najszybsze ręce, to będą to pewnie największe mankamenty Joe Joyce'a, które prawdopodobnie zablokują mu drogę do tych najwyższych laurów. Niemniej pojedynki z jego udziałem na pewno będą bardzo ciekawe, gdyż gwarantuje to jego styl, meksykański styl w wadze ciężkiej, czyli cały czas naprzód, cały czas dużo mocnych ciosów i cały czas presja. Na pewno na wielu zawodników to wystarczy. Na top nie sądzę, ale tak jak mówię, czekamy na walki z lepszymi przeciwnikami. Na miejscu 19 byli ex aequo na razie Joe Joyce i Tony Yoka. Miejsce 18, Huey Fury. Duże rozczarowanie w Sophie, bardzo liczyłem na tego zawodnika, natomiast muszę przyznać, że chyba pomyliłem się najbardziej co do niego w sferze mentalnej. Liczyłem, że ten chłopak jest cool, że jego nic nie rusza, że walka wyjazdowa w Sophie będzie dla niego czymś takim, czym był Düsseldorf dla jego kuzyna Tysona Fury'ego, natomiast było inaczej. Było inaczej, pojedynek wyjazdowy przerósł Huey'ego, zaboksował znacznie słabiej niż z Parkerem u siebie. Właściwie walka z Kubratem Pulewem była jedną z najgorszych w wykonaniu Huey'ego Fury'ego. Część można właśnie zrzucić na kark walki wyjazdowej. Myślę jednak, że ta psychika nie jest tak mocna jak u kuzyna. No i jednak było to pechowe rozcięcie. Teraz już wiemy, że do tego rozcięcia doszło wcześniej. Wiemy już, że sztab Huey'ego próbował przełożyć eliminator z Pulewem, natomiast IBF się na to nie zgodziła, nakazała mu walkę. Już pewnie z takim handicapem psychicznym wychodził do ringu, już pewnie były te dwie opcje brane pod uwagę, co będzie, jeśli dojdzie do rozcięcia, co będzie, jeśli nie dojdzie. Myślę, że to jednak mógł być też błąd, dlatego że zaraz po tym rozcięciu jego trener Peter natychmiast kazał mu się rzucić do przodu, do agresywnej walki. Rozcięcie zostało dość dobrze zatamowane i myślę, że jednak to było błędem. Gdyby walczył swoją walkę, mógłby spokojnie wygrać. Widać to było w pierwszej rundzie, kiedy to panował nad wydarzeniami. Niemniej jednak chyba jednak te kolejne szczeble kariery będą musiały być wykonywane, pokonywane wolniej, krok po kroczku. Jednak chyba mentalnie troszeczkę ta walka go przerosła, chociaż moim zdaniem potencjał czysto bokserski predestynuje go do zwycięstw nad takimi zawodnikami jak Kubrat Pulev i myślę, że jeszcze zobaczymy dobre walki i sukcesy Huey'ego, ale muszą być zmiany w boksie, musi być lepsze prowadzenie tej kariery. Myślę, że usystematyzować trzeba ten boks. Już mówiłem o tym szczegółowo w moim odcinku dotyczącym tej walki z Pulevem, dlatego nie chcę się powtarzać, nie chcę skreślać zawodnika od razu. Nie sądzę, że aż tak się pomyliłem. Myślę, że ten potencjał jest naprawdę duży, 24-latka i jeszcze zobaczymy go w ringu.
Na miejscu numer 17 Carlos Takam. Duża niespodzianka i jego porażka przed czasem Szcizorą. Kiedy ostatnio dawałem swój ranking, spotkałem się z głosami krytyki, że nie umieściłem w 10 Carlosa Takama, ale myślę, że jednak intuicja mnie nie myliła. Carlos Takam to taki super, super journeyman. Tutaj nie zrozumcie mnie źle, to nie jest journeyman w normalnym pojmowaniu tego słowa, natomiast myślę o tym, że jego walki z Antonem Joshuą, jego walki z Josephem Parkerem, jego walki z Aleksandrem Powietkinem były bardzo, bardzo dobre w wykonaniu Takamo, natomiast czegoś zabrakło. Ta różnica między wygrywaniem a przegrywaniem niestety jest bardzo, bardzo istotna i myślę, że to widzieliśmy właśnie w walce z Derekiem Chisorą. No jednak nie ma tych dużych zwycięstw Carlos Takam na koncie, ma na koncie bardzo ładne porażki, a tutaj właśnie leży ta różnica między zawodnikiem dobrym a bardzo dobrym. Takam chciał pokazać się z efektownej strony w walce z Chisorą. Nie można go też bardzo ganić, bo pewnie tak jak my wszyscy źle odczytał to, ile jeszcze paliwa w baku Chisory zostało. Większość z nas stawiała jako faworyta Takama. Takam też myślał, że przejedzie się po Chisorze, że to umożliwi mu jeszcze większe walki na Wyspach Brytyjskich. Tymczasem ten Delboy, ten niezniszczalny Delboy potrafił przetrwać i znokautował Carlosa Takama. Niemniej Kameruńczyk to ciągle dobry bokser. Na miejscu 17 Carlos Takam. Na miejscu 16 wielka nadzieja wagi ciężkiej, Filip Rogowicz. Aż nie chcę zapeszać chwaląc tego zawodnika, bo naprawdę tutaj mamy diamencik, którym miejmy nadzieję Pedro Diaz będzie potrafił zaprowadzić na sam szczyt. Świetne warunki fizyczne, luz, swoboda w boksie, Filip potrafi przyspieszyć, potrafi zadawać kombinacje ciosów, potrafi świetnie kontrolować dystans. Naprawdę kapitalne umiejętności jak na młodego, wciąż 26-letniego zawodnika. Świetny ofensywny boks, znakomita praca nóg. Już się porównuje, myślę, że nie na wyrost Hrgowicza do Witalija Kliczki, troszeczkę go przypomina. Przy czym ten atletyzm Chorwata jest chyba jeszcze lepszy. Ma na koncie kilku ciekawych zawodników, ciekawych journeymenów, Shona Turnera, Toma Little, dobrą walkę z Amirem Mansurem, w której już przeterminowanemu hardkorowi nie dał zupełnie żadnych szans. Mówiło się o tym, że kolejnym rywalem będzie Johan Lichapa. Chyba tak nie będzie, natomiast trzymajmy kciuki, żeby ta kariera dalej prowadzona była wzorowo, żeby bracia Sauerland tego nie zepsuli. Wreszcie mają zawodnika, który może stać się wielką, wielką gwiazdą. I tak jak mówiłem, nie chcę na razie nadużywać superlatyw, ale tutaj pojawił się bardzo, bardzo ciekawy zawodnik. Na miejscu 15 postawiłem Bryanta Jenningsa. Solidność, atletyzm, ciężka praca tego zawodnika utrzymuje go w tej szerszej czołówce. Natomiast jednak liczyłem na to, że po jego powrocie pokaże więcej. Było kilka czasówek nad słabszymi zawodnikami, ale kiedy już przyszły pojedynki z Joeyem Davejko, pojedynek z Aleksandrem Dimitrienką, to już nie było tak ciekawie. Jednak wydaje mi się, że Brian Jennings troszeczkę stracił przez tą przerwę. Myślę, że nie jest to już ten sam bye-bye. Ciągle nie stracił dużo, ciągle to jest zawodnik dobry, zawodnik, który potrafi walczyć inside, który potrafi się przepychać, jest bardzo silny fizycznie, natomiast zawsze brakowało mu błysku, a teraz jednak myślę, że troszeczkę spadła też szybkość. Też jest w trochę ciężkiej sytuacji, bo jego kolega klubowy z Top Rank, Joseph Parker, współpromowany przez Boba Oroma, stracił pas WBO. To była taka nadzieja Jenningsa na pas. Teraz naprawdę dopchać się do walki o tytuły bye-bye będzie bardzo, bardzo trudno. Na miejscu 14 postawiłem Siergieja Kuźmina. Bardzo ciekawy zawodnik, natomiast nie największych rozmiarów jak na wagę ciężką, 193 cm wzrostu, już 31 lat, zawodnik agresywny, zawodnik dobrze wyszkolony, zawodnik, którego dobrze się ogląda, natomiast
Natomiast taki zawodnik we wszystkich elementach na czwórkę albo niżej, jeśli chodzi o defensywę, to na pewno nie będzie też nie będzie to nawet czwórka. Widzieliśmy z Davidem Price'em, że jest bardzo łatwy do trafienia. Na plus zapisać trzeba Kuźminowi, że ma twardą szczękę, dlatego że trochę tych ciosów Price'a przyjął. Wywiera presję. Derek Chisora nazwał go koszmarem. Powiedział, że nigdy więcej nie chce sparować z Kuźminem. Nazywa go białym Holyfieldem. Chciałbym zobaczyć na tyle lepszych przeciwników, czy rzeczywiście Kuźmin będzie tym Holyfieldem. Jest spory potencjał ofensywny w tym zawodniku. Nieźle ścina ring, ma spory repertuar ciosów, ta jego siła uderzenia jest niezła. Niestety David Price nie pozwolił pokazać Kuźminowi, jak duża jest ta siła ciosu, dlatego że po prostu Price wymiękł, kiedy zmęczył się, kiedy ciosy przeciwnika zaczęły dochodzić, to David Price zrezygnował z walki pod pretekstem kontuzji. Podobnie było z Amirem Mansurem, który miał rozcięcie. Tutaj też taki koniec walki, którego nie chcieliśmy oglądać. Chcielibyśmy jednak zobaczyć, jak Kuźmin kończy przeciwników. No niestety Price na to nie pozwolił. Bardzo nie podobała mi się ta sytuacja. Price rzucił wszystko, co ma na szale. Starał się znokautować Kuźmina, natomiast kiedy jego przeciwnik zaczął się do niego dobierać, to po prostu Price zrezygnował sobie z walki. Nie chciałbym więcej czegoś takiego oglądać na ringu. Myślę, że David Price nie zasłużył na kolejne szanse na wyższym poziomie, dlatego że już ten patent, który opracował w pojedynku z Kuźminem, pewnie by wracał. To znaczy próba znokautowania przeciwnika, jak zaczyna ubywać sił, to zejście z ringu. Mam nadzieję, że ten biały Holyfield, czyli Kuźmin, pokaże się jeszcze w dużej walce i wtedy być może zaprzeczy tej opinii, że jest tylko zawodnikiem dobrym. Być może ten jego potencjał sięga wyżej niż w tej chwili myślę. Był dobrym amatorem, no ale jednak też kolejny zawodnik, który nie ma tego czasu w boksie zawodowym zbyt dużo. Na miejscu numer 13 dałem Andy Ruiza Juniora, troszeczkę na kredyt, troszeczkę na wyrost, jeszcze za ten pojedynek z Josephem Parkerem, który zdaniem wielu Andy Ruiz Junior wygrał. Duży potencjał ofensywny, najlepsze kombinacje w wadze ciężkiej. Naprawdę, naprawdę ma czym uderzyć Andy Ruiz Junior. Ma ofensywny flow, kiedy rozpuści ręce, świetnie się tego grubaska ogląda, ale tu też. Powtarzam, grupa Top Rank, tak jak nie ma pomysłu na Jenningsa, tak jeszcze bardziej nie ma pomysłu na Ruiza Juniora. Mógłbym po prostu skonfrontować tych zawodników ze sobą. Może uzyskać tym sposobem jakiś eliminator, bo Parum największe wpływy ma w WBO. Zwycięzca takiej walki Ruiza Juniora z Jenningsem pewnie byłby znowu wysoko w rankingach. Myślę, że to jest w tej chwili jedyny sposób dla tych dwóch pięściarzy, żeby zaistnieć na tym wyższym szczeblu. Ruiz Junior wyzywał Adama Kownackiego. Oczywiście wszyscy kibice boksu chętnie by taki slugfest obejrzeli, natomiast Kownackiemu do niczego ta walka nie jest potrzebna. To ryzyko, które nie przyniosłoby mu właściwie żadnych zysków, dlatego że bardziej tej walki potrzebuje Andy Ruiz Junior. Na miejscu numer 12, Derek Delboy Chisora, właściwie powinienem powiedzieć Derek War Chisora. Derek przywdział czapkę z napisem War, tutaj skopiował kiedyś pomysły słynnego Marvina Hagler'a. Myślę, że w wypadku Chisory te War to takie masło maślane, on nie musi tego pisać na czapce. Wiemy o tym, że odpowiednio skonfrontowany z odpowiednimi przeciwnikami da znakomitą walkę. Dał taką walkę roku w wadze ciężkiej 2 lata temu z Dillianem White'em. W tym roku dał taką walkę z Carlosem Takamem. Trochę nieoczekiwanie w tym pojedynku agresywnych, twardych zawodników boksujących w półdystansie. To ten bardziej wydaje się naturalny. Chisora przetrwał. Carlos Takam jest jednak troszeczkę podpompowany mięśniami. Zabrakło mu kondycji. Zabrakło mu wykończenia Delboya, który zaboksował inteligentnie, który odpoczywał przy linach, który starannie wybierał swoje szanse.
Ten boks Chizory nie był przypadkowy w walce z Takamem. Jeśli widzieliście fragmenty sparingów z Bryantem Jenningsem, które odbywały się właśnie na obozie treningowym przed Carlosem Takamem, to Chizora robił to samo. Dawał się troszeczkę wyszumieć Jenningsowi, a potem on odpowiadał seriami ciosów. To była taktyka, to było coś, co fantastycznie zaprocentowało w walce z Takamem. Nie spodziewałem się, że te overhandy, sygnalizowane overhandy Chizory powalą kogokolwiek z czołówki wagi ciężkiej, a jednak tak się stało. Jednak War Chizora dalej jest w czołówce, dalej walczy o wysokie cele. Teraz spotka się w rewanżu z Dillianem White'em. Jeśli nie każdy z Was pamięta, to 8 lat temu, kiedy wchodził na scenę Derek Chisora, naprawdę wiązano wielkie nadzieje z Delboyem. Mówiono o tym, że on może nawet zdobyć tytuł Mistrza Świata. To była taka gorsza wersja Joe Frazier'a, czyli swarmujący, czyli zawodnik za tym poruszaniem tułowia, szybko przedostający się do pół dystansu. To potem zaniknęło, potem Chisora. Po tych ciężkich walkach już był coraz bardziej zmęczony, coraz bardziej rozbity. Ten jego bobbing and weaving zanikał, coraz prostszymi środkami zmierzał do pół dystansu, co kończyło się kontrami przeciwników. Natomiast na początku rzeczywiście Delboy był stawiany w gronie takich zawodników, którzy mogą zwojować dużo. Kolejne walki z trudnymi przeciwnikami trochę to zweryfikowały, natomiast naprawdę to jest taka Wańka Wstańka, czyli zawodnik, który zawsze się podnosi, zawsze wraca do gry i wrócił do gry po raz kolejny. Teraz ten potencjał ma pomóc wydobyć już w 100% David Haye, który ma być nie tylko menadżerem Chizory, ale także nadzoruje trening kondycyjny, trening siłowy. Myślę, że zobaczymy więcej mięśni, więcej atletyzmu u Chizory. Czy to pomoże 34-latkowi dostać się na szczyt? Zobaczymy, jak to wpłynie na boks Dereka Chizory. Naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawe zobaczyć jego rewanż z Dillianem White'em, bo jeśli ci obaj zawodnicy będą jeszcze lepiej przygotowani, to zapowiada to się niesamowicie. Za pierwszym razem była wojna, ale wojna z przerwami, właśnie ze względu na przygotowanie kondycyjne obu. Oni tam musieli sobie odpoczywać, obaj mieli kryzysy, natomiast jeśli tutaj Chizora będzie jeszcze lepiej przygotowany fizycznie, do czego zmierza David Haye, to naprawdę może być ekscytujący pojedynek. Trener Delboya Don Charles twierdzi, że jeszcze stać ich na mistrzowski tytuł. Weryfikacja 22 grudnia w walce z Dillianem White'em. Naprawdę po raz kolejny szykują się grzmoty w O2 Arenie. Naprawdę kibice brytyjscy, ale także wszyscy fani boksu powinni zobaczyć kolejną ciekawą wojenkę. Teraz zawodnik, który otwiera moją drugą dziesiątkę, a zarazem zamyka dzisiejszy program. To będzie Dominic Brazil, kolejny z tych pięściarzy, których wyhodowano w The Rock. The Rock to był, przypomnę tym z Was, którzy nie widzieli wcześniejszych moich programów, tam po prostu ze sportowców przychodzących z futbolu amerykańskiego, koszykówki, innych sportów, przekuwano ich na bokserów. Najbardziej znanymi pięściarzami, którzy wyszli z The Rock, są właśnie Dominic Brazil i Charles Martin. Udało się tą dwójkę stosunkowo daleko wywindować. Dominic Brazil był olimpijczykiem. Dopchał się do mistrzowskiej szansy z Antonem Joshua. Naprawdę to świadczy troszeczkę o tym, że ma spory potencjał, ale też niestety świadczy o tym, że amerykańska waga ciężka przeżywała i przeżywa kryzys. To, że tak zawodnik tak mało doświadczony dostał się do kadry olimpijskiej, niestety to też świadczyło troszeczkę o tym, że cała waga ciężka przeżywała kryzys. Wydaje mi się, że w tych rankingach Dominic Brazil będzie spadał.
jeśli uda mu się dostać wreszcie tą szansę od Deontaya Wildera, tą szansę walki o tytuł WBC, to potem myślę, że jednak w tych notowaniach poleci, dlatego że nadchodzi cała nowa fala bardziej utalentowanych zawodników. Ale trzeba trochę ciepłych słów powiedzieć o Brazilu. Twardy, nieustępliwy, mocna szczęka, potrafi przetrwać opały w pierwszych rundach, a potem zamęczać, nokautować swoich przeciwników. Widzieliśmy to w wypadku Izzy Ugonocha, widzieliśmy to w wypadku innych zawodników. Natomiast na tą najściślejszą czołówkę jednak bardzo brakuje Brazilowi szybkości i defensywy. Jeśli dojdzie do tego starcia z Wilderem, naprawdę widzę małe szanse na wygranie dla Dominika. Niemniej pewnie doczeka się w końcu tej swojej drugiej szansy na zdobycie mistrzowskiego tytułu, ale tak jak podkreślałem, jego miejsce w czołówce, jego miejsce numer 11 w moim rankingu pewnie z czasem poleci w dół. Na razie za te starsze zasługi jeszcze Dominik Brazili jest na tym miejscu 11. Twardziel na razie na to zasługuje. W kolejnym odcinku przedstawię pierwszą dziesiątkę. Na razie dzięki za oglądanie. Na razie czekam na Wasze opinie co do drugiej dziesiątki. Czekam na Wasze opinie co do sensowności zamieszczania takich rankingów. Jeśli pomysł się podobał, jeśli materiał się podobał, proszę o udostępnianie, proszę o lajki, proszę o łapki w górę, tak jak zawsze. Dzięki, do zobaczenia przy okazji omawiania pierwszej dziesiątki wagi ciężkiej. Ten materiał wrzucę naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szybko. Dzięki, do zobaczenia.